taka akcja, że buty się rozleciały. Pan coś pokazuje Emi, ale powiedz panu, że my mamy już jedzenie. Next time. Ja tutaj prawie przez nas wjechali, bo chcieli sobie zrobić skrót, no ale dobra. Pani nam nałożyła tutaj rączką ładnie, zapięć tego, a my tutaj właśnie idziemy na kawę i na czekoladę. Zmęczone, spocone, gorąco. Punkt programu. No, to jest punkt najważniejszy programu. I taka akcja, że buty się rozleciały. No, nawet fajne, tylko nie wiem, zastanawiam się, co to za nowa technika pokazywania butów w folii. Po wypiciu takich eksperymentów nie mam żadnych dolegliwości z żołądkiem, a wcześniej miałem. Szukam skutera i tak patrzę, taki NMAX, taki PCX, 350 batów za dzień wszędzie chcą. Kurczę, no trochę drogo. Najlepszy warzywniak na Phuket, gość ma najlepsze ceny i najsmaczniejsze owoce. Dobrze, dzidziusiu, no bierz. Mam już obraną mandarynkę, zaraz będę testował, powiem wam jak smakuje. Jeszcze 80 schodów przed nami. 100? Ale dostaliśmy 6 punktów, a nie 10. No właśnie. Dzisiaj na śniadanko kupujemy takie nóżki z kurczaka. Takie o, takie już usmażone, piękne. Jest jeszcze jakaś rybka, ale tej rybki nie bierzemy. Bierzemy takie dwie nóżki. Tutaj pani jeszcze nam dała ryż. Są jakieś warzywka, ale my mamy swoje warzywka w domu, nie? Tutaj nam pani spakowała. Poszła po resztę. Nie miała. Tak, pani poszła rozmienić. Z sodami. Z czym? Z sodami. Tak, pani poszła rozmienić, już nam wyda resztę i na razie będzie takie śniadanko. Zobaczymy, co dalej jeszcze kupimy po drodze. Dobra, mamy ryż i kurczaka i jeszcze pójdziemy zobaczyć, czy jest taka bagietka, bo kiedyś widziałyśmy w sklepie taką bagietkę. Taki chleb, ale nie taki tostowy, jak ostatnio kupowałyśmy, tylko zobaczymy, czy jest taka zwykła bagietka. Jak będzie, to zaraz pokażemy, o co nam chodzi. Idziemy dalej, a tutaj przy drodze są na przykład takie już spakowane kurczaczki, znaczy kotleciki, albo jakieś takie inne rzeczy. O, tutaj są śniadanka, kanapki są. Szkoda, że my już sobie kupiłyśmy, ale pan coś pokazuje Emi, ale powiedz panu, że my mamy już jedzenie. Next time! Tutaj są jakieś sałatki jeszcze. O, takie kiełki, chyba że... Ej, Emi, trzymaj! Może takie kiełki weźmiemy dla taty? To są jakieś takie sałatki, makaron, jakieś takie coś, jak myślisz? Zjadłby to? Tu są... Tu jest z ryżem. A jest coś bez ryżu? Same warzywa? Nie, to jest też chyba z czymś. Jakieś ogórki. Co to pan ma? Ale pan ma tutaj zestaw. Na co byś miała ochotę, to to wszystko tutaj jest. Zobacz, na jednym stanowisku. Kanapki, mięso, surówki. Co, bierzemy tacie to z makaronem? Dobra. Wzięłyśmy Matiemu taką tą sałateczkę z makaronem jakimś takim. Taka sałatka 20 batów, więc bardzo mało. Zobaczymy tylko, czy smaczne. Bagietka kupiona. Idziemy teraz jeszcze po kawę na wynos. Do takiej kawiarni, którą... I czekoladę, tak. Taką kawiarnię mijaliśmy już 100 razy, ale jeszcze tam nie kupowaliśmy nic. A że mi się dzisiaj kawa rano skończyła, no to przy okazji sobie kupię i spróbuję, czy warto. Bagietka taka wielka, jak pół Emmy. Tak? Tak. Jak pół Emmy ta bagietka. A tutaj przy drodze jest jeszcze taka imprezka. Tu weźmiemy taką sałatkę, którą kiedyś tata kupował. Taką sałatunię. Pani nam nałożyła tutaj rączką ładnie. Zapięć tego. Jest. Nie wiem co, ale coś nam pani daje. Pieprz, a to pieprz. 5 batów to i 5 to, jest taka sałatka. Ten bat, okej. Okay. I będzie sałatka do kostaczka, którego kupiłyśmy wcześniej. A tutaj koło nich są jeszcze takie ciasteczka. To jest takie słodkie coś w bambusie, kiedyś to jadłyśmy. Tutaj znowu takie miksy, jak kupiłyśmy wcześniej. Tutaj jeszcze jakieś miksy, tu jakiś mini ryż, mini z czymś. To jest taka mini porcja, jajko, tu coś jest, jakiś omlet ryż, tu gotowane jajka, no. Wszystko tu można kupić. Taki słodziutki kociak, futrza, czarno-biały, pół na pół. Jakiś nawet nie czarny, bo to jest taki dziwny kolor, ale słodki. Udaje, że mnie nie zauważa. No dobra, nie przeszkadzamy mu. A droga jest taka wąska, no idź, że trzeba czasami stanąć, schować się, żeby nas nikt nie przejechał po stópkach, nie? O, i teraz znowu musimy tutaj stanąć, bo nie ma jak przejść. Poczekamy, aż przejadą. I dobra, teraz idziemy. Ruch na drodze jest od rana, mimo że jest 10 rano, już są korki. No, trąbią na siebie. I o, tutaj prawie przez nas wjechali, bo chcieli sobie zrobić skrót, no ale dobra. Chodź tu, Kicia! O, ten to nie śpi! O, ten szuka jedzenia, nie? To nie dla ciebie, kociaczku. A my tutaj właśnie idziemy na kawę i na czekoladę. Kawa 40, czekolada pewnie też 40. Ta kawiarnia znajduje się na samym rogu. Tutaj jest róg ulicy jednej głównej. Ta idzie z morza, a ta idzie do centrum. To jest wielkie skrzyżowanie, na którym jest zawsze róg, nawet w nocy.
Tu jest jeden stolik, taki na wejściu. Ale są też tam jeszcze stoliki. Trzy stoliki, ogólnie cztery. Można sobie usiąść, jak ktoś ma ochotę. To jest strasznie głośno tutaj, więc tu jest przyjemnie siedzieć i pić kawę. No ale... O, Emma znalazła ciasteczka free. No to weź sobie, no co? Jak free, to free. Kawę kupujemy. Opakowania wyglądają normalnie. Zobaczymy, ile zawartości jest w środku, jak otworzymy. Tutaj mamy kolejne stanowisko. To są jakieś słodkości chyba. Albo może to jest kawa? Ej, ciekawe, czy to jest kawa? Chyba raczej kawa. Tak? To jest kawa z mlekiem? Nie. Weź to poruszaj. Nie, to jest jakiś sos chyba. Kawa tak nie wygląda. Nie wiem, zaraz zapytamy. Tu jakieś małe serniczki, czy co to jest? To jest sernik, no. Czy to jakiś biszkop? Podasz. Nie, to jakiś biszkop. Nie ma serniczki tutaj. Jakieś sosy. O, to jest chyba ten sos, co jest do mango sticky rice. No, a tutaj jest coś jeszcze. Tu jakieś besy, czy coś, jakieś takie ciasteczka. O! Takie rybki. Patrzcie, rurki za 10. Weźmiemy. Nie, rurki nie. Tak, ja lubię. Są nie, już lepiej te rybki. Patrz, jak one tak smakowicie wyglądają. Takie ciasteczka. Dobra. Wzięliśmy w końcu tak, takie rybki, te ciasteczka i to, co myślałyśmy, że to jest kawa, to nie jest kawa, to jest coconut, chyba coconut sugar i pani nam powiedziała, że samego nie można brać, to trzeba brać w zestawie, więc wzięłyśmy taki zestaw, jakieś, pewnie będzie mega słodkie, no ale dobra, spróbujemy. No i standardowo, jak to jest, puścić baby na zakupy. Poszłyśmy po bagietkę, a mamy raz, dwa, trzy, cztery reklamówki niosę ja, Emma ma jeszcze dwie i bagietkę i panikuje, że musi wszystko nieść. No ale tak się kończy, no jak się to chce kupić, tamto się chce kupić, no to później trzeba to nieść. Emma, a tutaj mamy jeszcze jedno stanowisko po drodze do domu. Idziemy jeszcze do tego? Nie, ja żartowałam. I standardowo na koniec z zakupami 80 schodów. Na górę, tam. A oczywiście same schody w sobie może by nie były takie tragiczne, gdyby nie to, że tragicznie to jest gorąco. Ale oczywiście my nie narzekamy, bo my lubimy ciepło. Nie. Emma nie, Emma jest wampirem. Ona nie lubi ani słońca, ani ciepła. Ale jak jest zimno i trzeba się ubierać, to też tego nie lubi. Takie zakupy z rana to normalnie jak trening, nie Emma? Mhm. Wyszłyśmy, a ja 30 minut temu stałam. Zmęczone, spocone, gorąco. Głodne. Ale szczęśliwe, bo mamy jedzenie. Patrz, tu lustrze jak nam się odbija, to mamy nawet dwa razy tyle. Mamy nawet dwie Emmy. No taka męcząca ta wyprawa była, że nawet Emmie się wody chce. Aż butelkę ścisnęła. Tyle wypiłam, a tyle było. Trzeba cię brać na zakupy, to będziesz piła wodę. Bez przymuszania. Tutaj mamy te słodkości. To jest dziwne coś, ja nie? To będzie pewnie mało smaczne, ale... Spróbujemy smaku w Tajlandii. Mi się to jest dobre. Tutaj mamy ogromną bagietkę, jak i pół mnie. Tutaj są tate kluski. Z sosikiem malutkim, pieczeńkiem. Tak, ostro. Tu jest chili. Tutaj mamy trzy hipcie. Mhm. Sevena. Tutaj mamy ciasteczka z czekoladą. To już było zbędne. Ale jest. To są te moje darmowe ciasteczka, które Emka już swoje zjadła. Trzeba je szybko wyciągnąć, żeby Emma ich nie zjadła. To jest dla mnie i dla Matiego. Tutaj otwieramy nasze... Sałatunia. A, to jest ta kozacka sałatunia, tak. Za 10 batów. Za 10 batów taka sałatunia. Tutaj punkt programu. No, to jest punkt najważniejszy programu. Nóżki z ryżem. A, nóżki z ryżem, a musi śniadanko. Ryż. Nóżki dwie. Nóżki po 70 batów. Piękne. Taka duża nóżka. Zabierasz się za jedzenie? Tak, i jeszcze. A, jeszcze, jeszcze? Tutaj mamy chyba dwie kawy, a tutaj tak. Będzie moje trzyko. Tylko troszkę mało, myślałam, że będzie troszkę większe. Wystarczająca. Nie. Moje śniadanko. Wygląda tak. Awokado, jajeczka, kawałek mięsa ukradłam Matiemu, ogórki, pomidor pomieszałam razem z tymi dwiema sałatkami, co dostałyśmy od pani. Dodałam na wszystko oliwę i sól i kawa i będzie pychota. A jeszcze wspominając o tej pysznej czekoladzie. Ty, spróbuję. Przepyszna. Jeszcze do tych biszkopcików, co kupiłyśmy. Idealne połączenie. Kawka, znaczy czekoladka i pyszne biszkopciki. Kurczę, Dorota była na zakupach, zrobiła takie zakupy, że chyba ja bym nawet takich nie zrobił, nie udźwignął tutaj, żeby je wtargać do domu, ale jakoś dziewczyny dały sobie radę i kupiły mi nawet kawkę. Kawki to ja już nie piłem tutaj tygodnie, ze dwa, bo wcześniej gdzieś mi coś bolał brzuch i tak się zastanawiałem, czy to może być coś spowodowane od kawy, nie wiem. Ja w każdym razie przerwałem pić kawę, piłem ocet jabłkowy, brałem kurkumę, no i się wyleczyłem, już mnie brzuszek nie boli, więc taki dzisiaj poranek jakiś zwariowany trochę. A tutaj jest nasza jeszcze ta roślinka, właśnie dzisiaj podlewaliśmy i rosną jej nowe listki. Patrzcie się, tutaj jest jeden nowy listek, tutaj taki ładny, nowy, jeszcze taki zwinięty i ten jeszcze też jest nowy, taki już rozwinięty. Także coś z tego będzie, coś z tego będzie. Dobrze się tu u nas czuje ta roślinka i sobie fajnie rośnie. Jak wyszliśmy z Emką dzisiaj rano na zakupy, to wychodziłyśmy, nie było słońca. Słonie zeszłyśmy na dół, zaczęło słońce świecić, parzyć nas. Normalnie się spociłyśmy jak szczury. Wracałyśmy po tych schodach z tymi topołami. Przyszliśmy do domu i zaszło słońce. Siedzieliśmy tam, w tej
widzieliśmy. No i teraz wychodzimy znowu zamką i znowu słońce wyszło. Ej, patrzcie na to, wczoraj nagrywałem, jak pani zaczynała robić tą torebkę i dzisiaj, kurczę, kończy dopiero tą torebkę, więc nieźle. Zrobienie takiej torebki to jest co najmniej cały dzień roboty. Kurde, mega długo. Dorocie rozleciał się klapek, jak szliśmy teraz na miasto i musimy kupić, chociaż na razie póki co, klei skleić, bo przecież nie da się chodzić totalnie. I taka akcja, że buty się rozleciały, ale mamy już klej, możemy skleić, bo nawet żeby dojść do sklepu i kupić nowe, no to jakoś trzeba dojść. Temperatury na Phuket sięgają już naprawdę bardzo wysokie. Jak tylko by się chciało chwilę postać w słońcu, to można dosłownie zemdleć z gorąca. Także dobrze, że nam się dzisiaj udało złapać trochę cienia i czekamy, aż klej zaschnie w tych butach. No, nawet fajne, tylko nie wiem, zastanawiam się, co to za nowa technika pokazywania butów w folii. W ogóle nie rozumiem. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Patrzcie na to. Niektóre buty są ofoliowane. Jak ja mam przymierzyć tego buta? Czy tu się kupuje bez przymierzania w ciemno, bo są takie zarąbiste? Nie rozumiem. Tutaj normalnie są buty bez folii. Ciach, ciach, ciach. A tutaj, opatrz, folii. Dziwna sprawa. Bangla Road za dnia jest troszeczkę inna. Mniej klubów pootwieranych, mniej ludzi, więcej sprzedaży takich na przykład butów, ciuchów, jedzenia, a mniej imprez. Ale za niedługo, jak się tylko jeszcze troszkę bardziej ściemni, to zaczną się grube imprezy. My przed chwilą byliśmy w Number Six, czyli naprawdę jednej z najlepszych restauracji tutaj na Patong. I ta restauracja w końcu wróciła do tego, co było przed 2020 nawet roku, bo myśmy tutaj akurat byli 6 stycznia 2020 roku tutaj przylecieliśmy i byliśmy tam właśnie w tej restauracji i była naprawdę taka, jaka miała być, czyli były duże posiłki, wszystko było dobre i smaczne. Później, jak przylecieliśmy tutaj w samiutką końcówką 2021 roku, ta restauracja, miałem wrażenie, się popsuła. Były mniejsze posiłki, mniejsze dania i jakość też nie była taka najlepsza. A kiedy teraz znowu przyszliśmy do tej restauracji, to znowu bardzo dobrze pojedliśmy. Dania były ogromne, bardzo smaczne, ceny mniej więcej na tym samym poziomie, więc to mi się podoba. Tajlandia wraca do tego, co było przed 2020 rokiem. Oj, powiem ci, z bananami lodę jeszcze nie widziałem. Takie orzeszki, karmel, banany, lód kokosowy w kokosie. Wiórki kokosa w kokosie. Nie, no takie lody to tylko w Tajlandii. O, ale narobisz smaka ludziom z Polski. Jadźcie. Thai masaż na markecie do jedzenia. O, jeszcze coś mu tam robi. Radzą sobie chłopaki, dobrze sobie radzą. Co to za szark? 1 kilo 7, jest. 900 baht. Wow. For all. For all. Wow, cały szark 900 batów. 900 batów, czyli jakieś 120 zł. No, 120 zł. Z grilla, okay. Za całego szarka. Kurde. Będziemy jedli, ale nie dzisiaj. No nie, dzisiaj nie. Dzisiaj zjemy ostrygi. Dzisiaj zjemy ostrygi.